Cześć, Tomek Jaroszek z tej strony, Doradca TV. Dzisiaj inwestowanie w akcje zagraniczne, krok trzeci. Bardzo mi bliski krok i bardzo mi bliski temat, bo zajmuję się rynkiem mediów od 10 lat, czyli skąd w ogóle brać informacje o akcjach zagranicznych, kiedy w nie inwestujemy. Mam w tym wideo bardzo, bardzo dużo linków do pokazania i tak wydaje mi się, że to jest wierzchołek góry lodowej, ale na pewno dla tych, którzy chcą zacząć inwestować na rynkach zagranicznych, to będzie bardzo, bardzo cenny odcinek. Zapraszam. Dla wszystkich niewtajemniczonych krótka instrukcja, cały ten czteroodcinkowy cykl, wiem, że jest w trzech krokach, ale jest jeszcze wykład do tego, cały ten czteroodcinkowy cykl jest robiony z partnerem Xtrade Brokers w ramach ich ostatniej akcji, która trwa cały czas i nie jest jakąś czasową promocją, ale 5 pierwszych transakcji w miesiącu do 30 tysięcy euro bez prowizji. Oczywiście chodzi o akcje zagraniczne i o tym ten temat dzisiaj również, akcje zagraniczne, czyli dywersyfikacja naszego portfela. Co jeszcze w ramach tego cyklu mogliście obejrzeć? Po pierwsze, bardzo ważny wykład, który bardzo Wam polecam, czyli moje podejście do akcji zagranicznych. Później strategia kupowania spółek, jaką sobie możemy obrać, to jest odcinek pierwszy. Odcinek drugi, ostatnio kilka dni temu, dywersyfikacja inwestycji na przykładzie akcji zagranicznych, a w bonusie bardzo fajny wykład, inwestowanie, wolisz mieć rację czy zyski. O tym było, a teraz o tym, co będzie. Będzie o różnego rodzaju informacjach dotyczących akcji zagranicznych. Ja się skupiam przede wszystkim na informacjach w języku angielskim. No z prostej przyczyny ja mówię po angielsku i to jest jedyna szansa, żebym ja na rynku zagranicznym mógł pobierać informacje. Nie jestem w stanie władać żadnym innym językiem do tego stopnia, żeby móc spokojnie przeczytać sobie na przykład raport kwartalny jakiejś spółki niemieckiej tylko i wyłącznie po niemiecku. Z reguły na szczęście, jeśli są to te największe spółki, to jest w ogóle najważniejsze w akcji zagranicznych, że ten angielski jest takim wytrychem do tych wszystkich informacji, bo te największe spółki mają po prostu strony internetowe z tymi wszystkimi informacjami dla inwestorów również po angielsku. Więc generalnie jak chcecie inwestować na rynku na przykład japońskim i te największe spółki mają strony z relacjami po angielsku, no to wystarczy angielski, nie trzeba japońskiego, żeby po prostu przeczytać coś więcej o tej spółce. Plus oczywiście anglojęzyczne media, więc w akcjach zagranicznych patrząc na największe spółki, na szczęście mamy większość rzeczy dostępnych w języku angielskim, więc nawet jeśli wychodzimy na jakiś rynek z innym językiem, to i tak to jest do zrobienia. To jest mega, mega duży plus, no ale oczywiście ten język angielski niestety nas w tym odcinku również obowiązuje. Ja go będę mówił oczywiście po polsku, ale strony na spokojnie Wam pokażę takie, które mają tylko i wyłącznie angielską wersję i do tego trzeba się przyzwyczaić. I ostatnia rzecz na końcu, powiemy sobie chwilę o podatkach. Pytaliście o to w kilku komentarzach, dostałem też sporo prywatnych wiadomości po ostatnich odcinkach. Powiemy sobie trochę o podatkach, bo one do pewnego momentu są bardzo proste, w szczególności jak jesteście na przykład w polskim domu maklerskim takim jak XTB. W niektórych sytuacjach one się mocniej komplikują, ale to zależy jak bardzo zaawansowanymi inwestorami jesteście. Ale to sobie zostawimy na koniec, teraz rozkminiamy po kolei tematy, o których mieliśmy powiedzieć i zacznijmy od relacji inwestorskich, bo kiedy mamy jakąś konkretną spółkę na celowniku, no to co ja zawsze powtarzam, wchodzimy na stronę tej spółki, mamy zakładkę relacje inwestorskie i tam się wielu rzeczy dowiadujemy. W każdym razie powinniśmy się dowiedzieć, żeby były dopilnowane standardy. Powinniśmy zobaczyć raporty z ostatnich lat, powinniśmy zobaczyć skład zarządu, akcjonariat i jak najwięcej danych finansowych o samej spółce. Oczywiście za granicą mamy dokładnie to samo. Kilka takich stron Wam pokażę, no oczywiście topowych, żeby było czym się pochwalić tutaj, a nie jakichś malutkich spółek, ale zobaczcie jak relacje inwestorskie robią najważniejsze, największe spółki na świecie. Dosłownie największa spółka na świecie. Ja już kiedyś pokazywałem Wam tę stronę, jak coś nagrywałem o samych akcjach Apple'a. Najdroższa spółka na świecie pod względem kapitalizacji Apple, oczywiście macie stronę specjalną investor.apple. Możecie zrozumieć, na czym polega cały biznes Apple'a, zobaczyć, jakie w tym momencie są najnowsze informacje dla dziennikarzy i tak dalej, i tak dalej. Możecie posłuchać ostatniej konferencji, więc jest to całkiem fajnie zrobione. Co jest bardzo ważne i co zauważycie, jak będziecie klikać sobie na wielu, wielu stronach. O, tu na przykład jest Facebook, który chciałem pokazać. Znowu ostatni kwartał, ostatnie dokumenty, najważniejsze informacje dla prasy, wszystko, co chcecie wiedzieć o finansach, jeśli chodzi o spółkę.
Co jest bardzo ważne, co sobie możecie zauważyć po dłuższym czasie obserwacji, tutaj jest dużo więcej informacji o tym, jak działa sam biznes. Nie wiem, czy tak macie, jak czytacie informacje na stronach polskich spółek. My się bardzo często skupiamy na tym, żeby po prostu pokazać raport za ostatni kwartał, wyniki urosły, dywidenda będzie większa i już. I często ten inwestor nie do końca rozumie cały skomplikowany mechanizm, wszystkie drogi przychodu na przykład w danej spółce. Ja tak miałem wielokrotnie, jak robiłem wywiady z prezesami spółek i zadawałem pytanie, no dobra, ale skąd pana spółka ma przychody? I nagle się okazywało, że nie tylko z tej głównej działalności, ale jeszcze są trzy drogi, o których oni w ogóle nie mówią, no bo to gdzieś jest w raporcie. I ten inwestor nagle otwierał oczy, nie wiedziałem, że ta spółka jeszcze to robi. W Stanach i w ogóle wśród tych globalnych spółek bardzo istotne jest takie sprzedanie trochę filozofii spółki, czyli co ona faktycznie robi. Takie dobre zrozumienie tego biznesu. No i trochę często trzymanie się tej zasady make it simple, czyli to ma być naprawdę prostymi słowami wytłumaczone. No oczywiście Facebook, Apple i tak dalej, ale mamy chociażby McDonald's. McDonald's spółka naprawdę już wiekowa na giełdzie, może nie aż tak jak Coca-Cola, ale na pewno też spółka, która swoje już na giełdzie widziała, wypłacająca regularnie dywidendę. I znowu, nasze wartości na pierwszym miejscu, strategia wzrostu, oczywiście wszystkie raporty, rzeczy dostępne, co dla inwestorów dokładnie jest, informacje o samych akcjach, historia dywidendy, splitów, lock-upów, analizy, pokrycie w ogóle analityków. Naprawdę jest tego sporo, więc można powiedzieć, że jeśli przeskakujecie na rynki zagraniczne, to możecie nabrać trochę takiego poczucia, że kurczę, fajnie by było, gdyby u nas było aż tyle informacji i ten inwestor był taki dopieszczony, ale pamiętajcie o tym, że znowu obracamy się wśród tych największych spółek, więc może nie do końca to jest takie super przy tych malutkich, ale jednak. No tu pokazałem piękne strony, ale chcę Wam też pokazać stronę bardzo znaną, ale bardzo brzydką i co mi w ogóle nie przeszkadza zarówno prezesom, jak i inwestorom. Nieraz ją pokazywałem, bo to jest strona pana Warrena Buffetta, czyli Berkshire Hathaway, spółka. Strona, która teoretycznie też ma to wszystko, co powinna mieć strona z relacjami inwestorskimi. Tyle, że jest to, jakie jest, prawda? I w ogóle, jeśli chcecie napisać do pana Buffetta, że Wam się coś nie podoba, to gdzieś tutaj jest adres, ale pocztowy, więc to nie jest tak, że możecie im wysłać maila, jak Wam się nie podoba, możecie tylko i wyłącznie wysłać na Farnham Street do budynku Warrena Buffetta list, jeśli Wam się to nie podoba. Co jest bardzo ważne, tutaj na wszystkich tych stronach macie po prostu raporty danej spółki. I tutaj, gdzie to mieliśmy, Annual Interim Reports, macie kwartalne rzeczy i chociażby 2018, pierwszy kwartał, cyk. I raport w PDF-ie za pierwszy kwartał i już w tym momencie macie... O, tu sobie otworzyłem to tak naprawdę w tej stronie. Nie, to sobie co innego otworzyłem. Tu macie tak naprawdę raport spółki, to co normalnie macie tak samo w polskich spółkach. Więc nic, co raczej Was powinno zaskoczyć. To oczywiście jest trudne, to jest znowu język i wszystkie pojęcia, ale na to też mam fajną rzecz, która dla cierpliwych będzie bardzo, bardzo fajnym rozwiązaniem. Warren Buffett na przykład dopisuje sobie listy do akcjonariuszy do tego raportu, czyli do tego raportu rocznego spółki Berkshire. On jeszcze sobie pisze list do wszystkich udziałowców Berkshire, list, który jest zawsze cytowany przez media, gdzie jakieś są tam mądrości makroekonomiczne, czy co on myśli w tym momencie o rynku. Też cenne źródło wiedzy, wszędzie cytowane, ale ono jest bardzo związane oczywiście też ze spółką, więc media z reguły wysupują sobie 2-3 zdania z tego, ale tak naprawdę macie tutaj też wszystkie rzeczy dotyczące samej spółki i raportu kwartalnego. Jak się w tym wszystkim połapać, kiedy może znamy angielski, ale nie znamy do końca wszystkich pojęć? No ja tak mam i to nie jest tak, że ja wszystkie absolutnie pojęcia ze wszystkich mediów wyłapuję bez problemu. Też nieraz przydaje się słownik, też gdzieś utknę na czymś i po prostu chwilę dłużej mi to zajmuje. No jeśli nie pracujemy z językiem finansowym angielskim, no to nie jest to takie proste do opanowania i mam dla Was super niespodziankę, którą totalnie przez przypadek znalazłem na stronach Ministerstwa Finansów dobrych kilka miesięcy temu i jestem nią do dzisiaj zachwycony. To się nazywa, uwaga, kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i po angielsku. To jest taki glosariusz, w ogóle pierwszy raz usłyszałem to słowo glosariusz, a mam już 30 lat. To jest takie kompendium wiedzy, które znalazłem na stronach Ministerstwa Finansów. Ono ma 1400 stron i co najważniejsze jest po polsku i po angielsku. Więc macie w tym momencie masę pojęć wytłumaczonych zarówno po polsku,
jak i przechodzicie sobie na te drugie 600 stron, czy tam 800 tego e-booka i macie znowu bardzo, bardzo wiele pojęć wytłumaczonych sobie po angielsku. Mega fajna rzecz do nauki, bo po prostu w trakcie czytania różnego rodzaju rzeczy po angielsku trafiacie na jakieś pojęcie, nie do końca tego rozumiecie, znajdujecie sobie tutaj rozwinięcie, zrozumiecie szerszy kontekst i tak dalej, i tak dalej. Więc uczycie się praktycznie bardzo często na spółkach, które obserwujecie do portfela, no bo taki to przecież ma sens. Powiem szczerze, w polskich mediach pokrycia spółek zagranicznych właściwie nie ma. Jest kilka serwisów, które zajmują się tym od czasu do czasu, po macoszemu i wrzucimy jakieś informacje, no bo to Facebook, to Amazon i tak dalej. Chyba jedyny serwis, który tak naprawdę się do tego przykłada, chociaż można powiedzieć, że w Polsce mimo wszystko jest dosyć niszowy, to jest Paszport do Wall Street. Jest tutaj faktycznie sporo informacji, jeśli chodzi o jakieś wyniki finansowe spółek, co w tym momencie konkretne spółki robią, jakie są najaktywniejsze na rynku i tak dalej, i tak dalej. Jest tego naprawdę dużo, jest to w miarę regularnie wrzucane do sieci. Więc Paszport do Wall Street, można powiedzieć, z takich polskich mediów, no jest o tyle fajny, że na początku sporo rzeczy dostaniecie sobie po polsku, a później możecie na przykład doczytywać sobie rzeczy po angielsku. No to tak z polskich mediów, ale niestety mało jest takich rodzynków z bardzo prostej przyczyny. To jest niesamowicie trudna nisza do pokrycia. Macie tak gigantyczną liczbę spółek, że właściwie nie wiem, jakie koszty redakcji trzeba by było mieć, żeby utrzymać maszynę opisującą bardzo wiele spółek z rynku amerykańskiego. Może jak kiedyś te translatory Google'a będą tak sprytne, że będą tłumaczyć tekst na wiele języków, albo my będziemy po prostu to sobie w stanie szybko odczytać, to po prostu będziemy czytać zagraniczne serwisy od razu w wersji polskiej, no ale to jeszcze jest pieśń przyszłości i aktualnie ktoś musi to po prostu przetłumaczyć, przeredagować. Skala jest totalnie nie do ogarnięcia. Przejdźmy sobie szybciutko do narzędzi, gdzie możemy znaleźć sporo informacji czysto technicznych o samych akcjach, o samych instrumentach, wskaźniki i tak dalej. Ja Wam pokazywałem na XTB, nawet proponowałem Wam konto demo, żeby sobie to przeklikać, skanery spółek. Macie skaner spółek, macie skaner ETF-ów, coś, co Wam siłą rzeczy pokazuje sporo fajnych wskaźników już na początek, stopy dywidendy, coś, co możecie sobie posortować i tak dalej. Jeśli chcielibyście mieć to zewnętrznie i rozszerzyć sobie, to jest bardzo fajna rzecz, żeby rozszerzyć sobie wiedzę z tego, czyli jeśli jesteście tutaj na XTB, jeśli szukacie jakichś konkretnych spółek, jesteście nimi zainteresowani, wiecie już, że ta spółka jest tutaj dostępna, to sobie tej samej spółki szukacie także w innych narzędziach zagranicznych i poszerzacie sobie tę wiedzę. Z takich fajnych rzeczy narzędzie, które ja od dosyć niedawna ogarniam dużo częściej niż Yahoo Finance i którym jestem naprawdę zachwycony, to jest narzędzie Business Insidera. Nazywa się Markets Insider. Jak wejdziecie sobie chociażby na takiego Stock Findera, to możecie sobie w tym momencie naprawdę przelecieć przez te wszystkie branże, kraje i tak dalej, bardzo konkretnie poszukać sobie konkretnych rzeczy. Macie tutaj surowce, macie akcje, które są w tym momencie najbardziej zarabiającymi czy najbardziej tracącymi w danym miesiącu, kwartale i tak dalej. No i oczywiście to jest gdzieś połączone z masą newsów z Business Insidera, więc na pewno też fajna edukacyjna rzecz, gdzie wchodzicie na Walta Disneya i nie dość, że macie masę rzeczy o Walcie Disneyu, to w tym momencie jeszcze macie newsy z ostatnich dni z przeróżnych serwisów o Walcie Disneyu. Naprawdę przepotężna strona i po prostu bardzo fajna do czytania, więc ja się z niej sporo też uczę i sporo dowiaduję. Jedna zdecydowanie z moich ulubionych stron. Polski Business Insider jest. Nie wiem, na ile takie narzędzie kiedyś powstanie w polskim. Trzymam mocno kciuki. I przechodzimy od razu do starszego serwisu, który częściej jest polecany, ale moim zdaniem, jak tak dalej pójdzie, to ustąpi czy właśnie Business Insiderowi, czy innym wygodniejszym narzędziom. To jest Yahoo Finance. Stara strona, ale przepotężna strona. Możemy sobie na przykład Bank of America wejść sobie na taką spółeczkę i zobaczyć, co o danej spółce na Yahoo Finance zobaczymy. Co zobaczymy? Wszystko zobaczymy, co jest nam chyba potrzebne i niepotrzebne. Jakby jeszcze filmy się nie włączały same, to by było idealnie. Mamy różnego rodzaju statystyki, mamy kto w tym momencie ma te akcje, akcjonariaty i tak dalej. Mamy różnego rodzaju wykresy, analizy, rekomendacje. Mamy tak dużo wiedzy, że nie bardzo jesteśmy w stanie w tym momencie właściwie ją całą przerobić. Mamy bardzo konkretne rating rekomendacji też jako narzędzie. No, sporo rzeczy
które są właściwie w Polsce totalnie niedostępne. Mamy na Yahoo Finance pod względem spółek, więc warto jest tutaj zaglądać. A jeśli chodzi o same newsy, to zobaczcie, że on tutaj generuje sporo newsów, ale niekoniecznie z samego Yahoo, bo on jest jakby generatorem. To znaczy Street, Business Insider, CNBC, Bloomberg i tak dalej. Więc sporo rzeczy on sobie tutaj generuje z różnych stron. Ale te narzędzia dotyczące konkretnych spółek, konkretnych indeksów są prawdziwą wartością dodaną i zdecydowanie jak szukacie danych, to tu znajdziecie dużo więcej niż w polskich serwisach. Kolejne serwisy, które warto jest zobaczyć ze względu chociażby na narzędzia, to jest ETF.com, który już Wam kiedyś pokazywałem. Bardziej do ETF-ów niż do spółek, ale mimo wszystko macie tutaj taką naprawdę kompendium wiedzy. No i w Stanach w ogóle często wszyscy posługują się tickerem, czyli wchodzicie na dany ticker, tak jak wcześniej wchodziłem na Bank of America, no i przy takiego tickera macie wszystkie informacje o danym walorze. Czyli tam też potrzebujecie Berkshire Hathaway, macie ticker BRK i już w tym momencie wiecie wszystko, co jest na stronie. Druga rzecz konkurencyjna do ETF.com to jest ETF Database. Bardzo analogicznie znowu macie masę instrumentów albo na przykład jakie ETF-y zawierają, jakie akcje w środku, biznesy i tak dalej. Więc znowu takie bardzo ciekawe rozwiązanie, żeby sobie zbadać trochę ten rynek, trochę więcej o nim się dowiedzieć ze środka. Jeśli chodzi o to, jakie media właściwie możemy czytać, to sky is the limit. Ja Wam pokażę kilka, które sobie o tyle posortowałem, że są media, które wszyscy czytają, bo tak jakby no, muszą czytać i wszyscy analitycy, wszyscy prezesi od tego zaczynają, można powiedzieć, dzień. Media absolutnie globalne, które nasi analitycy w domach maklerskich też muszą właściwie czytać. Mamy Bloomberga, mamy Reutersa, coś, co jest źródłem wiedzy dla całego świata. I to jest taka grupa totalnie globalna takich must have, którzy tłumaczą różne zjawiska makroekonomiczne, czy że Donald Trump był teraz w Rosji, czy coś z tego wynika. Ale z kolei jeśli czytamy gdzieś o wojnie handlowej Chiny-USA, no to no muszę Was zasmucić, to jest sporo analityków po prostu bierze wiedzę właśnie z tych konkretnych globalnych źródeł i w dużej mierze powtarza to, co się mówi na całym świecie, jeśli nie wychodzi poza własną analizę już bardzo dokładną na danych, więc masa takich super koncepcji globalnych, ekonomicznych analiz jest brana z tych głównych źródeł, które Wy też możecie podejrzeć, jak ogarniacie język angielski. Macie Bloomberga, też bardzo dużo wiedzy, która po prostu regularnie Wam skakuje, bo dziennikarze Bloomberga są tu cały czas. Macie Bloomberga w wersji znowu często europejskiej, czy w którym po prostu jesteśmy rejonie świata. Jeśli jesteście na amerykańskich akcjach, to warto jest jednak patrzeć na to z perspektywy amerykańskiego inwestora, no bo tak jakby trochę w takiego się wcielacie. Znowu to samo, jeśli chodzi o Reuters. Tutaj już jestem w edycji United States, więc jest łatwiej. Reuters, bardzo ważne artykuły ze świata, które właściwie są czytane przez wszystkich analityków, inwestorów i tak dalej z marszu. Co jeszcze wszyscy czytają? Wszyscy czytają The Wall Street Journal, bardzo istotny również serwis dla świata. I znowu uważajcie na to, gdzie jest European Edition, gdzie jest US Edition. Jedna z paskudniejszych stron, w sensie tutaj strasznie dużo rzeczy wyskakuje, jakoś się może przyzwyczajicie, ale jak już jest czytany artykuł, no to jest on merytoryczny i to jest najważniejsze. I moja ulubiona prasa, czyli The Economist, zdecydowanie serwis, który tłumaczy Wam najszerzej taki big picture, jeśli chodzi o zjawiska makroekonomiczne. Trochę Wam tłumaczy, jak ten świat jest skonstruowany, więc nie wnikajcie tutaj jako tam retorykę i tak dalej, nie szukajcie tak jak w polskich mediach, czy on jest bardziej w prawo, bardziej w lewo i tak dalej. Tu jest bardzo dużo pracy na konkretnych danych, pokazujących różne zależności makroekonomiczne na świecie. Czyli, że jak jest wojna w tym momencie handlowa USA, Chiny i mamy w tym momencie już cła na stal, to jak to się ma do całego rynku na świecie, który handluje stalą, co, w którą stronę i tak dalej i gdzieś de facto jak to ma wpływ na spółki, które też handlują stalą albo jest ona potrzebna do wytwarzanego towaru, którym handlują i tak dalej, co nie? Więc to jest takie medium, które tłumaczy Wam, jak ten świat działa makroekonomicznie. Fajne, ambitne, konkretne, naprawdę dużo fajnych rzeczy się dowiecie. Jakbyście chcieli taki polski odpowiednik na początek, może ja wiem, że to jest daleko powiedziane, ale zaglądajcie sobie koniecznie na Obserwator Finansowy, na makroekonomię. Tam macie często tłumaczone zagraniczne teksty na język polski i one są również, ja Wam to od razu pokażę, gdybyście nie widzieli, one są również dostępne dla po prostu polskiego inwestora totalnie za darmo, bo tak sobie
obserwator finansowy ustalił, to jest medium Narodowego Banku Polskiego, więc mają kasę na tłumaczenia tekstów i bardzo fajnie, bo jest czasem sporo perełek, już wam pokazuję, tylko w obserwatorze. O, na przykład z The Economist o Libanie. Zobaczcie, inwestorzy chcą dowodów, że nowy rząd Libanu poważnie traktuje program inwestycji. Jeśli spółki jakieś, które macie, są zależne od tego, no to już macie bardzo ważny artykuł i tak dalej. To były te największe media, które właściwie są czytane przez wszystkich, ale które dalej nie do końca mówią idealnie o konkretnych spółkach, które chcemy inwestować. W Polsce macie trochę serwisów czysto giełdowych i oczywiście w Stanach macie tych serwisów dużo, dużo więcej i musicie trochę ich sami odkryć, bo ja właśnie co chwilę odkrywam jakieś nowe, ale dużo czasu zajmuje zweryfikowanie, czy on jest fajny, czy nie fajny. Z takich najważniejszych, które warto obejrzeć na start, już wam pokazuję po kolei kilka. Treści jak zwykle jest dużo więcej niż jesteśmy w stanie przeczytać, ale na pewno sobie wysupłacie konkretne rzeczy dotyczące spółek, które was interesują. Byliśmy na Wall Street Journal, lecimy dalej. Investopedia, strona, która w dużej mierze na początku była o tym, jak inwestować i była mocno edukacyjna. Dzisiaj tak naprawdę stała się również stroną z bardzo dużą liczbą tekstów. Nie tylko oczywiście z samego inwestowania w akcje, ale też kilka innych rzeczy. No ale mimo wszystko znajdziecie tutaj bardzo dużo, bardzo konkretnych rzeczy. Na przykład tutaj mamy Disney, Huawei, znowu dużo przykładów z takiej zasady, nie wiem, 5 spółek zależnych od danego czynnika i tak dalej. No można się z tego czasem śmiać, że wszyscy tak zaczynamy pisać w mediach, że 5 spółek, które musisz znać na ostatni kwartał roku, czy tam 6 spółek, które są zależne od najnowszej decyzji Trumpa, ale to trochę nam pokazuje z drugiej strony przegląd bardzo konkretnych spółek w konkretnym temacie, więc ja na to przestałem narzekać. Inwestopedia, dużo fajnych rzeczy, dużo też można się nauczyć w takiej czystej teorii. Mój ulubiony chyba MarketWatch, jeśli chodzi o takie serwisy. Dużo wam rzeczy jeszcze swoją drogą wyskoczy tutaj, ale już wam wyklikałem wcześniej X-y, żeby to nie drażniło, nie wyskakiwało. Niestety Amerykanie również pop-upami nas atakują, ale jest to do przeżycia. Oni tu, no, czyli zaraz Apple, czy będzie miał już ten swój upragniony $1 trillion. Dużo tekstów bardzo konkretnych o spółkach. Ostatnio chart, który... czyli wykres, który obchodził cały świat właściwie od Twittera przez Facebooka i tak dalej, czyli jak to jest, że 5 największych spółek technologicznych jest wartych więcej niż pozostałe 282 spółki z tego wykresu, jeśli chodzi o największe spółki amerykańskie, czyli oczywiście tak zwany FANG, Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft i Facebook. Dominujące spółki, bardzo fajna rzecz. No i znowu, kiedy w końcu Amazon dobije do tego triliona, 944 miliardy, już całkiem nieźle mu idzie. O tym sobie już w jednym odcinku mówiliśmy. I lecimy dalej. Mamy Seeking Alpha. Może nie taka piękna strona, bo tu w ogóle Amerykanie mało mają takich kafelek, fajerwerków i tak dalej, dużo mają tekstów i bardzo konkretnych wskaźników, ale to ważne, żeby było merytorycznie. Też sporo interesujących artykułów. Czasem brakuje czasu, żeby po prostu przejrzeć to wszystko, jeśli interesują nas jakieś konkretne spółki, to jest wtedy dużo łatwiej zrobić sobie taki research i po prostu po najnowszych newsach, raportach sobie zajrzeć, co tu jest. Bardzo przystępnie napisany serwis, a właściwie pisany regularnie przez kilku redaktorów Motley Fool i też stawiający na bardzo konkretne rzeczy typu, znowu, które akcje po prostu zaraz tu i teraz trzeba kupić, albo najważniejsze akcje, które dały najwięcej zarobić w ostatnim czasie, od rekomendacji w konkretnym roku. Motley Fool nie cacka się i sam rekomenduje różnego rodzaju zakupy. To nie jest aż tak chyba ograniczony prawnie jak wiele polskich serwisów, które boi się powiedzieć, że te akcje warto kupić, no bo u nas KNF jednak mocno dociska śrubę, jeśli chodzi o takie teksty. Kolejna rzecz to jest The Street, Jima Cramera Investing Club. Od razu tutaj jest bardzo dużo serwisów poleca ten serwis, który znowu jest mocno o giełdzie i jest mocno nastawiony na to, co warto jest w tym momencie kupić, nie kupić. Coraz więcej serwisów skupia się znowu na krótkoterminowych spekulacjach. To już też nie jest tak do końca jak kiedyś, że po prostu tylko i wyłącznie value investing, czyli akcje na bardzo, bardzo wiele lat do portfela. Dzisiaj mamy już trochę serwisów, które skupiają się na tym, jak to w najbliższym kwartale
kwartale, czy co pokaże dana spółka na najbliższych wynikach. I ostatni, który też często znajdziecie jako polecany, to jest Morningstar. Znowu bardzo dobra metoda, to jest po prostu szukać, co w Morningstarze myślą o konkretnej spółce, o której wy potrzebujecie informacji. Wydaje mi się, że takie podejście ułatwi wam w tym momencie inwestowanie, bo jeśli zechcecie to wszystko przeglądać, to zejdzie wam straszliwie dużo czasu. No ale prasówka to jest coś, co oczywiście obowiązuje każdego inwestora, który gdzieś te pieniądze chce ulokować, także międzynarodowo, no i na pewno przy długim terminie. Ja mogłem tak wymieniać i wymieniać jakieś serwisy, które gdzieś tam się pojawiają o giełdzie i tak dalej, ale te są naprawdę sprawdzone, te mają bardzo dużo rzetelnych informacji, najświeższych, konkretnych analiz. Cała reszta jest tak naprawdę do przekopania i wydaje mi się, że na początku to jest i tak strasznie dużo. Więc mógłbym wam teraz po kolei przeskoczyć 20 stron jakichś banków inwestycyjnych, które od czasu do czasu publikują raporty, które gdzieś są powszechnie dostępne, tylko wydaje mi się, że na początku i tak z tego się tak naprawdę nie korzysta. Do takiego raportu trafia się z jakiegoś artykułu, który ma się na konkretnej stronie, którą na przykład tutaj wymieniłem. Więc tak szczerze, na początek, jak uczycie się akcji zagranicznych, to jest i tak dużo więcej, niż będziecie w stanie na bieżąco przerabiać, przeglądać, ale na pewno łatwo się, fajnie szkoli język przy okazji, jak ma się kilka tekstów dziennie tego typu do przeczytania. Naprawdę to jest dużo prostsze, jak sobie regularnie wrzucicie taką metodę, że po prostu musicie przeglądać sobie ileś artykułów dziennie już po angielsku z zagranicznych rynków, z zagranicznych spółek. Ważna rzecz, której nie powiedziałem, a jestem blogerem, więc wypadałoby, żebym właściwie zaczął od blogów, ale nie, to nie tędy droga. O blogach sobie kiedyś możemy zrobić jakiś oddzielny materiał, może wrzucę jakiś tekst po prostu, ciekawe amerykańskie blogi, do których warto zajrzeć, bo jest ich po prostu tak dużo, że nawet jak ja sam zaglądam do kilku od czasu do czasu, no to pewnie jest wierzchołek góry lodowej i ja w ogóle jeszcze nie mam takiego dobrego researchu, żeby wam pokazać coś, co jest mega wartościowe, jeśli chodzi o rynek akcji zagranicznych, takie perełki, gdzie blogerzy wyszukują na przykład fajne niszowe spółki czy coś takiego. Ja po prostu jeszcze aż takiej wiedzy z tego rynku nie mam, bo jest to rynek gigantyczny. Pamiętajcie, że jest to rynek globalny. To, że mamy dostęp do rynków zagranicznych przez chociażby takie oferty, jak tutaj pokazywana w XTB, no to my nie jesteśmy takim rodzynkiem na świecie. Cały świat czyta te teksty po angielsku, cały świat inwestuje tutaj swoje aktywa. 50% kapitału na kuli ziemskiej, tego akcyjnego, tego ulokowanego w instrumenty finansowe, jest w USA. Więc coś w tym jest. No jeśli chodzi o polskie statystyki, to kiedyś mieliśmy 2%. Był taki moment piękny dla giełdy, ale wydaje mi się, że teraz nawet chyba tego, no może ten 1% na polskim parkiecie, polskim rynku. Jakbyśmy szukali takich statystyk globalnych, naprawdę połowa kapitału na świecie inwestycyjnego jest w Stanach, więc tam po prostu skupiają się wszyscy inwestorzy i to po prostu trzeba czytać. Nawet jeśli w tym momencie jesteśmy na polskim parkiecie, to warto jest zaglądać do tych mediów, wpisując po prostu, co myśli się o emerging markets, czyli o tym naszym koszyku spółek, krajów, czyli de facto tego, co u nas jest na giełdzie, no i po prostu o tym, co się myśli o polskim rynku akcji też przez zagranicznych inwestorów, no bo od nich też zależy, czy my w Polsce zarabiamy, prawda? W temacie poszukiwania informacji mógłbym tak gadać i gadać, a obiecałem wam jeszcze jedną rzecz, o którą pytaliście w komentarzach, czyli o kwestie podatkowe. Jeśli jesteśmy w XTB, czy w ogóle w polskim domu maklerskim, który wysyła wam po prostu normalnie PIT, to jak zarobicie sobie na akcjach spółki, bo kupiliście taniej i sprzedaliście drożej, żaden problem, wszystko jest rozliczone normalnie w polskim PIT-cie, czyli tak jakbyście kupowali KGHM, tak samo zarobiliście na Facebooku, analogicznie płacicie tak samo polski podatek i dostajecie normalnie PIT od polskiego domu maklerskiego. I tutaj tak jakby sprawa podatkowa jest dużo, dużo łatwiejsza, jeśli macie wszystko wyliczone na PIT-cie. Trochę trudniejsza jest, jeśli mówimy o dywidendach i tutaj musimy się czasem zdać na interpretację Urzędu Skarbowego, a czasem trochę sami pokombinować. W przypadku dywidend jest podatek u źródła, czyli my dostajemy pieniądze i od razu z tej dywidendy jest podatek pobierany. No w Polsce tak samo, nie dostajemy całej dywidendy i później sami sobie płacimy podatek, tylko od razu jest ten podatek pobierany przez dom maklerski. Na świecie też tak jest i jak sobie inwestujecie przez dom maklerski, tak jak XTB, to też dywidenda jest wam płacona, no i dosłownie z prędkością światła kasa na podatek jest wam pobierana, jest to podatek płacony w kraju, z którego jest spółka, czyli macie amerykańskie akcje, macie dywidendę amerykańską płaconą z tej spółki i oczywiście pieniądze od razu pobierane są w ramach amerykańskiego podatku i każdy rynek zagraniczny ma swoje stopy, dokładne podatki, jeśli chodzi o dywidendy.
Natomiast no my mamy swój podatek od dywidendy, czyli to 19%, prawda? I teraz na czym polega haczyk? Są umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, to tak w dużym uproszczeniu, czyli załóżmy, jeśli w jakimś kraju jest 19% i u nas jest 19%, to żeby nie było takiej sytuacji, że ja jako polski inwestor w danym kraju posiadający akcje, ja z tej dywidendy tak naprawdę będę musiał zapłacić 38%. Przerąbana sprawa i tak na szczęście nie jest. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania polega na tym, że płacimy konkretnie jeden podatek tu i dan. No to nie jest tak, że płacimy dwa nagle podatki, ale interpretacja wielu urzędów skarbowych i to, co powinniśmy zrobić w Polsce, jeśli podatek od dywidendy jest mniejszy gdzieś w danym kraju, gdzie inwestujemy, niż 19%, czyli taki popularny, to jest na przykład 15% i w danym kraju 15% z dywidendy nam ucięło, to zostały nam do 19% jeszcze 4%, więc nasz podatek w Polsce jest po prostu większy niż tamten, więc wypadałoby te różnice zapłacić w Polsce i samemu się po prostu opodatkować. Taka jest interpretacja urzędów podatkowych i tak powinniśmy po prostu sami zrobić. Jeśli odcięło nam tam 15%, to 4% w tym momencie powinniśmy zapłacić my i sami tak naprawdę się opodatkować. Ciężko jest znaleźć o tym informację, bo też mamy, wiadomo jakie mamy podatki, a jak jesteście w polskim domu maklerskim, to wszystko jest to tyle ułatwione, że macie po prostu PIT i jak czegoś nie wiecie, to możecie zadzwonić do biura obsługi, który was też gdzieś odeśle. Ewentualnie oczywiście ja polecam biuro księgowe, które wam te zyski rozliczy. To jest najbezpieczniejsza możliwa forma. Ja też się rozliczam z księgowością zewnętrzną, żeby po prostu czegoś nie sknocić, bo moje zadanie jest takie, żeby znaleźć odpowiednie spółki do portfela, natomiast biuro księgowego zadanie jest takie, żeby po prostu to rozliczyć tak, żebym nie miał jakiejkolwiek straty przez złą interpretację przepisów. I na tym bym, można powiedzieć, zamknął ten temat, bo ja się nigdy takich interpretacji podatkowych absolutnie bym nie podjął. 3 odcinki i 1 wykład, ponad 2,5 godziny wiedzy dla początkujących, jeśli chodzi o akcje zagraniczne, plus jeszcze całkiem sporo różnych odcinków na moim kanale i parę tekstów, które też o rynkach zagranicznych są na moim blogu. Myślę, że to na dobry początek jest całkiem nieźle, jeśli chcecie zacząć przygodę z rynkiem akcji zagranicznych. Macie też pod spodem linki chociażby do konta demo w XTB, gdzie możecie sobie przejrzeć taką platformę, jak to w ogóle wygląda. Macie też wszystkie te linki, o których mówiłem, pod nagraniem, więc wakacje to jest dobry czas, żeby coś takiego ogarniać i żeby czegoś takiego się pouczyć. Wykorzystajcie go sobie spokojnie. Mam nadzieję, że taki kursik króciutki wam się do tego przyda i że przygoda z akcjami zagranicznymi to może będzie coś więcej niż tylko jakieś eksperymenty spekulacyjne, bo tam są naprawdę spółki, które płacą regularnie dywidendę od wielu, wielu dziesięcioleci, nie lat. Tam są spółki, które są globalne, więc zarabiają na całym świecie i mają zyski naprawdę gigantyczne. Tam są marki, z których my wszyscy korzystamy. No ja chociażby nagrywając coś korzystam właściwie z samych spółek zagranicznych. Nagrywając ten odcinek z telefonu, z mikrofonu, z komputera, z programów, z aplikacji i wrzucam to na YouTube, czyli własność amerykańskiej spółki Alphabet. Wszystkie te spółki oczywiście są dostępne na zagranicznych giełdach, tylko trzeba się trochę pouczyć i trzeba się trochę odważyć, żeby ten portfel zdywersyfikować. Dzięki serdeczne za oglądanie tego cyklu. Jeśli macie jakieś pytania, to jestem do dyspozycji i przeklikajcie sobie spokojnie te wszystkie linki z załączników, bo jest tego całkiem sporo. I na sam koniec jeszcze tylko powiem, że następny odcinek to będzie odcinek Portfela 10K, który już dawno temu powinien być, ale ja też w wakacje trochę więcej zająłem się portfelem zagranicznym, o którym tutaj tak dużo mówiłem. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku i na kanale oczywiście Doradca TV.